Witam w czwartym już odcinku programu 7 minut. O czym dzisiaj? Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Początek ery świadomości. Przy okazji opowiem, po co to wszystko robię, czyli trochę o mnie, trochę o ludziach. Po pierwsze, dziękuję tym, którzy są ze mną, zasubskrybowali kanał i oglądają program, lub tylko oglądają. Z całego serca dziękuję. Po co to robię? W imię zasad i dla Was. W imię zasad, a szczególnie w imię prawdy. Robię to po to, aby nikt Wam nie wkładał głupoty do głowy, aby Was nie oszukiwano. Bo to nie chodzi o mnie i o moje życie, szczególnie życie po życiu, tylko o Wasze. Tu chodzi o Was. Ci, którzy mnie bardzo dobrze znają, wiedzą, że zamiast pisać książki i kręcić godzinami filmy, to mógłbym każdy tydzień spędzać poza domem na wycieczkach lub w spa. Posiadam prestiż w środowisku i niezły status materialny. Powiem wprost, po prostu mógłbym konsumować życie, jak to się mawia potocznie, na maksa. Posiadam także wręcz kosmiczną wiedzę na temat konstruktora, stwórcy, Boga i wiem, że moja przyszłość po śmierci będzie miała się znakomicie. Wobec tego, dlaczego poświęcam swój czas dla Was? Po pierwsze, spotkałaby mnie kara za nieprzekazanie tej wiedzy. Po drugie, dlatego, że tak jest uczciwie i czuję potrzebę podzielenia się wiedzą i ratowania tych ludzi, których jeszcze można uratować, bo nie jest dobrze z ich duchowością. A popełnione błędy świadomie lub nieświadomie i tak będą miały swoje konsekwencje po śmierci ciała. Po trzecie, powiem to wprost, w Biblii napisano o tych czasach i o mnie. Wobec tego robię swoje. Jednak to temat na dość długi wykład. Ci, którzy czytali moje książki, wiedzą, o czym mówię, bo dość szczegółowo opisałem tę sprawę. A teraz do sedna sprawy tego odcinka, czyli czasów świadomości. Czy pamiętacie szaleństwo z końcym świata w 2012 roku? Sądzę, że tak. Te wszystkie przepowiednie o zmianach na Ziemi, ludzie na świecie nawet schrony sobie budowali i gromadzili żywność. I co w tamtym czasie się wydarzyło? Ziemia jak była, tak nadal jest. Jak widać z punktu widzenia katastrof, nic się nie wydarzyło. Czy na pewno nic? Możliwe, że to pokolenie na razie jeszcze tego, o czym mówię, nie zrozumie. Jednak dla następnego, którym część ludzi będzie wychowana już na wiedzy z moich książek, termin era świadomości będzie czymś zupełnie normalnym. Po odwiedzeniu Jerozolimy w 2011 roku, w 2012 dokończyłem pierwszą z moich książek, Ostatnia tajemnica, początek końca. Pierwsze wydanie miało miejsce w 2013. Potem napisałem w 2013 roku dwie nowe książki pod tytułem Ziemianie i Wirus, które wydałem po raz pierwszy w roku 2014, a w 2015 wydałem Dzieci Babilonu. Z punktu widzenia normalnej teologii te cztery książki już przekroczyły barierę dotychczasowej wiedzy o konstruktorze, stwórcy, czyli w języku religijnym, standardowym, o Bogu. One mają inny wymiar świadomości. Sądzę, że nie są trudne w zrozumieniu, jednak dostrzegłem po kilku latach, że ludzie mają jakiś problem z akceptacją tej wiedzy. Dlatego zdecydowałem się napisać kolejną książkę. Zatytułowałem ją Sukces za życia, sukces po śmierci. To książka, którą bez problemu zrozumie nawet dziecko. Celowo napisałem jeden z rozdziałów na poziomie dziesięciolatka, aby nikt nie mógł powiedzieć, że czegoś tam nie rozumie, że czegoś nie wiedział. Szczególnie czytający ten rozdział rodzice. W tej książce opisałem duchowość Stwórcy tak, że prościej już się nie da. Po co? Abyście sobie uświadomili, w jakiej iluzji religijnej funkcjonowaliście do tych czasów, do czasów nowej wiedzy. Stąd pojęcie era świadomości. Abyście zrozumieli, że nie ma żartów i skończyły się czasy wiary w absurdy lub niedomówienia. Powiem wprost, po roku 2012 zakończyły się z punktu widzenia nieba czasy religii, a konkretnie religii i systemów fałszywych lub raczej półprawdziwych. A teraz trochę wiedzy praktycznej. Nie myślcie, że po waszej śmierci będą na przykład jakieś czyśćce, w których odbędą się jakieś pokuty i oczyszczenia, lub też, że spotkacie, jak to sądzą muzułmanie, tak zwane hurysy, czyli dziewice z odrastającą cnotliwością, przeznaczone dla
panów wyznających islam. Gwarantuję również, że nie przemienicie się, jak to głoszą zwolennicy reinkarnacji, w muchę lub orła w kolejnym wcieleniu, w zależności od tego, jakie było poprzednie wasze życie. Nie łudźcie się, że traficie od razu do raju, czyli super miłego miejsca. Nic z tego. Każdego z nas czeka waga dusz, czyli rozliczenie z wykorzystania zasobów duchowości, czyli tego, czym Stwórca obdarował człowieka, stwarzając go na własne podobieństwo, na własny duchowy obraz. Bo jak opisałem szczegółowo w moich książkach, dusza człowieka, czyli ujmując to prosto, duchowy byt, będący energią lub dokładniej psychomaterią umieszczoną w ludzkim ciele, tworzyła się z duchowości Boga. Duchowości, którą w szczegółach opisałem w książkach. I co jest faktem, jak przeczytamy w Biblii, po śmierci ciała ta duchowość, duchy Boga, wracają do Stwórcy. A każdą duszę ludzką czeka w konkretnym, zaplanowanym czasie rozliczenie, czyli sąd na wadze dusz. Dlaczego rozliczenie? Bo zostaliśmy stworzeni w konkretnym celu. Czytelnicy moich książek, którzy przeczytali je z uwagą, wiedzą dokładnie, w jakim celu lub celach otrzymaliśmy to nasze życie. A teraz trochę o was. Niestety większość jest oporna na zmiany. Jednak to nie nowość, bo zawsze tak bywało. To wasza sprawa, co z wami się stanie po tym życiu. Poza tym nie mam wpływu na to, czy przekażecie to, o czym napisałem lub opowiedziałem innym ludziom. Wiem, że w wielu sprawach paraliżuje was strach. Strach przed tym, co inni powiedzą na zmianę przez was poglądów. Lubicie zazwyczaj stać z boku i przyglądać się. Jeśli władza świecka czy religijna to zaakceptuje, to wy też będziecie wszem i wobec oznajmiać, jak to byliście pierwsi w akceptacji i głoszeniu nowych poglądów. A jak nie? Przypuszczam, że zachowacie się jak Żydzi w przypadku Jezusa z Nazaretu. Nie kontynuuję dalej. Taka jest niestety mentalność większości. Na koniec dobra wiadomość. Uświadomcie sobie, że życie wieczne jest tylko dla sprawiedliwych. Dlatego należy walczyć o prawdę. Tą dobrą wiadomością kończę i zapraszam na kolejne odcinki 7 minut. Zachęcajcie znajomych do oglądania i zasubskrybowania programu. Do zobaczenia.